Witam serdecznie wszystkich widzów w kolejnym odcinku serii Gry za darmo. Słuchajcie, na stronie Łowcy Gier zobaczyłem informację, że gra Matt Machines za darmo jest na Discordzie. Tak na początku sobie myślę, a nie będę wam tej gry pokazywał, ale zainteresowało mnie właśnie to, że na Discordzie, ponieważ tak przypomnę, jeżeli chodzi o Discord, korzystam z Discorda, nie tak często, ale mam go włączonego w zasadzie non-stop. Przypominam, mamy też Discorda Fajowi Czołgiści, jeżeli macie ochotę, jest link do Discorda w opisie każdego filmiku. No i cóż, tak tylko przypomnę, że Discord jest programem do rozmów, ale można na przykład, nie wiem, pokazać w rozmowie swoją twarz przez kamerkę, czy też pulpit, jak na przykład czegoś nie wiemy, to przy rozmowie mogę udostępnić pulpit, pulpit z gry i tak dalej, więc można wiele rzeczy, również Discord, w ogóle ma Discord wiele możliwości, widać w co gramy, tutaj Spinacz gra w World of Tanks, Lexu również, no bo tutaj większość czołgistów, tak, o, Sniper w League of Legends, no i fajnie też, można powiedzieć, pokazuje się na czacie, jak się wyśle zdjęcie, no to widać to zdjęcie, jak się wyśle filmik, jest filmik z okienko, wystarczy puścić play. Zdecydowanie jest to nowocześniejsze niż TeamSpeak. Oczywiście TeamSpeak, przyzwyczajenie, ja korzystam głównie z TeamSpeaka, bo takie przyzwyczajenie moje, ale tak naprawdę Discord moim zdaniem jest chyba bardziej uniwersalny. No i cóż, na Discordzie jest za darmo Matt Machines, więc chciałem zobaczyć, o co tu chodzi. A więc tutaj klikamy na tej stronie i szczerze mówiąc, niby pisze, że 11,59 euro ta gra, ale sprawdźcie sobie to dokładnie. No, na stronie Łowcy Gier pisze, że za darmo. No i ja coś tam klikłem i się okazało, że mam to w bibliotece Matt Machines, zainstalowałem, no i zaraz wam pokażę tą grę. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Coś chciałem powiedzieć, ale... Aha! Jeżeli chodzi o Discord, nie musimy instalować Discord, możemy z Discorda korzystać normalnie na przeglądarce, jeżeli ktoś chce. No i w ogóle Discord to jest fajna sprawa, jeżeli chodzi o komórki Discorda, po prostu za darmo sobie instalujemy i na komórce, i na TeamSpeaku, więc moim zdaniem fajna sprawa, warto mieć Discorda. Niczym to nie przeszkadza, a często pomaga. Dobra, dość gadania. Przypominam, zapraszam do fajowych czołgistów na Discordzie. Czat, myk, myk, wszystko tu jest. Spinacz nawet tu się chwali, że ma koszulkę Spinacza. Dobra, słuchajcie, dość gadania, Discord, biblioteka, graj, pokażę wam teraz Matt Machines, czy ta gra w ogóle warta jest ściągnięcia. Waży coś ponad 5 GB, czyli dużo, nie zajmuje na dysku, trochę chyba za głośno. Trochę chyba za głośno, raz, raz, raz. No, będę musiał jakoś to przyciszyć. A tu nie ma możliwości. Dobra, no to trochę będzie mnie słabo słychać, ale tylko tak chcę wam pokazać tą grę. Servet.eu. Serio, nie ma tutaj możliwości przyciszenia? No, no, no. Settings. Controls, Begins, kamera, audio. Dobra, na razie to tak, tak zrobię. Apple and back. Dobra, no to multiplayer, single player, leaderboards. Słuchajcie, ja sobie zagram takiego single playera. Zobaczymy, jak to wygląda pierwszy raz. Totalnie pierwszy raz. Nie mam, nie wiem. Switch. Dobra, tam.
Nie ma co kombinować. Myk, myk, myk. Ready, jedziemy. Pierwszy raz. Nie mam pojęcia, co tu się będzie działo. A, w piłę gramy. No to w multiplayerze może to być ciekawe. Aha. Dobra, słuchajcie, to co teraz pokazuję, to jest oczywiście single player. Aha, no to bez sensu jest single player. Faja, co ty to robisz? Tam jest bramka przeciwnika. Ale no bez sensu single player. Co to się stało? Dobra, słuchajcie, inaczej, to trzeba quit game, jest, trzeba multiplayer zagrać, multiplayer, 3x3, 1x3, ciekawe czy znajdzie, zobaczymy. W każdym bądź razie, tak jak wam mówię, jeżeli chodzi o gry za darmo, to ja wam pokazuję tą grę, ale nie tłumaczę z tej gry tak od podstaw. Zazwyczaj po prostu pierwsze wrażenia. No i cóż, była taka gierka rok, coś tam, właśnie z graniem online w piłkę nożną z samochodami, czy czymś tam, miała ta gra wielką popularność, więc myślę, że no cóż, jest za darmo, dużo nie waży, jest na Discordzie, można spróbować. No niestety chyba mam jakieś problemy, jeżeli chodzi o wejście. Słuchajcie, w każdym bądź razie napiszcie w komentarzu, czy tą grę w ogóle warto ściągać, jak wam się podoba, czy macie tą grę za darmo, bo niby Łowcy Gier pisze, że jest za darmo, a jak się kliknie, to później pisze, że trzeba płacić. Ja nie płaciłem, dodałem do biblioteki, więc być może dodanie do biblioteki, a później jak już chcemy jeszcze raz kupić, no to już trzeba płacić. Słuchajcie, ja myślę, że no chyba nie zagram, tak mi się wydaje. A co to jest ten leadboard? Co to mamy? Aha, takie coś. Free training tutorial. O, dobra. Zobaczymy jeszcze. O. Nie mogę, start match. Aha, dobra. Dobra, zobaczymy, co się stanie. No, gierka może być fajna. Dobra, jedziemy. Nie mam pojęcia, co tu się będzie działo. Dobra. 3, 2, 1, go. A jest piłka. Zacząłem myszkę. Ten mnie bije. Zaczęła myszka, to trzeba, kurde, zmienić, ale to teraz już too late. No, nie mogę w ogóle. Ci się tam napieprzają. Dobra. Jezus, co to za młot? Dobra, o kurde, zgubiłem piłkę. Strzeliłem, nie? No, jest bramka, ale to była moja bramka? Już sam nie wiem. To się prezentuje. Zaczęła myszka, zdecydowanie zaczęła myszka. 2-0. A tu też nie wiem, czy ja to strzeliłem.
No może to być ciekawa gierka. Ajajajajajaj. Może w ustawieniach powinienem ustawić czułość myszki, gdzie piłka by lądowała. Oj, bramkarz. Tam widzę, że można włączać jakieś odpowiednie moce. O, teraz jestem dużym na przykład, bo Wikingo robi o tym. Ajajaj. Aj, niestety. No, leją się, to można się lać, można grać. 2-0, piłeczka. Polewcia. Ja w ogóle nie wiem, do której bramki mam grać. Nie! A nie. No, trochę mi się kiełbasi ta gra. No tak to wygląda. Gol? Nie. Ojejku! Wleciałem do bramki. Oj, niebieski! Dobra, zabrałem mu piłkę. Ajajajajajajajaj. Tego niebieskiego trzeba klepnąć. Oj, niestety. Dobra. Nie, będzie gol! Nie ma! Obroniona! Cholewcia. Gdzie piłka? Gdzie piłka? Bramkarz. Jezus Maria. No. Aj, niestety, niestety. Co to było? Gol. 3-0. Dobra, słuchajcie. Tak się prezentuje ta gierka. Co wy o niej sądzicie? Oczywiście napiszcie w komentarzu za darmo na Discordzie. Za darmo na Discordzie. Dziękuję za uwagę. Przypominam oczywiście, jeżeli chcecie jakieś gierki kupować, to pamiętajcie, że na G2A w linku w opisie możecie sprawdzić cenę i zapewne ta cena na G2A będzie dobra. A z kodem FAJA macie gry o 3% taniej. Na koniec bramka. Niestety nie udało się. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.